Witam Was serdecznie z tej strony, Benek. No i cóż, kolejna porcja Fallout 4. Zachciało mi się grać, pomyślałem sobie, ach, niech to będzie dzisiaj Fallout. Jak widzimy, państwo sobie już poszli, prowadzi tam mistrz świata w kapeluszu. My tutaj wyzbieraliśmy co tylko mogliśmy. Właśnie, ile jesteśmy w stanie podnieść? 87 na 109, no to tak, to jest to? Nie, 158 na 240, kurczę. To ja może po prostu pozwolę tym ludziom sobie pójść do sanktuarium. Ja mam nadzieję, że nikt po drodze nie będzie ich tutaj w jakiś sposób atakował. Chociaż gościu ma laser, kurde, i potrafi strzelać, to on tam da sobie radę. Gra na pewno nie jest tak zaprogramowana, żeby oni to teraz, żeby im tu głowa, na głowę bomba spadła, co nie? Więc oni sobie mają czysty teren. Ja przecież tędy przechodziłem. Pójdą do końca alejką i pójdą w prawo po to, żeby dostać się w miejsce, w które chcą iść właśnie, do sanktuarium. No ale świetnie, popatrzcie, mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć osób w sanktuarium. W tym momencie. I my tam po prostu będziemy musieli zrobić, no, dom. Dla nas dom. To będzie miejsce, w którym będziemy żyli. Tam będą umocnienia, ponieważ w późniejszych czasach, w późniejszym okresie, no, będą chcieli, nie wiem, czy w tym domu byłem, bo chyba byłem, będą chcieli nam zrobić bobu. Tak, byłem zamknięty. Dobra, nie pozostaje mi nic innego, jak dalej szemrać tutaj sobie po kątach. Oddychaj, oddychaj. O, męczy się tak jak Hunter, tylko że zauważyliście, w Hunterze mogę biec cały czas. Tutaj niestety nie. Przepraszam, że musimy oglądać tutaj nieżywych ludzi, ale no powiedzmy, że boty komputerowe, nie ludzi. Właśnie o to chodzi, żeby nikt nie brał nic serio. To jest tylko alternatywna rzeczywistość. Tutaj pozamykane, między budynkami nie ma nic. Tutaj zobaczymy, czy coś za domem możemy znaleźć. Ale tutaj mamy jakieś jakby złomowisko. O, tam jest dziki pies. Szkoda, że snajperki nie mam, ale kiedyś w sztucer się zaopatrzymy. W taką snajperską broń, która go pyknie raz i po wszystkim będzie. Nie będę musiał się narażać na bezpośredni kontakt przede wszystkim, bo to wiadomo. Lampka bez abażuru, popielniczka. Wszystko biorę, co tylko mogę. Krzesło usiąść. No nie bardzo chce mi się w tym momencie siedzieć. Co my tu mamy? Medic cimentaty. Tutaj mamy pudełko ze spinkami. Świetnie, 7 spinek dołożono. Fasola. O, mamy bomby cukrowe na górze. Tych bomb cukrowych nigdy nie używałem. Nawet, szczerze wam powiem, nie mam zielonego pojęcia, do czego one służą. A być może są całkiem przydatnym gadżetem. Przepraszam, jeszcze raz. Wchodzimy na piętro. Ktoś tutaj, widzę, nie żyje, ale pozostawił po sobie cudeńko, czyli jakąś broń. Pudełko z kapslami, o, 18 kapslów. Butelko punuka coli przyda się. Druga też, bo to szkło. Powtarzalna samoróbka, karabin snajperski. Powtarzalna samoróbka, karabin snajperski. No patrzcie, przecież ja mogłem się tego spodziewać, ponieważ sobie takie siedzenie w oknie, tylko w sumie do tego się w sumie tylko do tego się nadawało. Śpiwór, odpocznij. Kurczę, ja mogę naprawdę. Już wiem, że jak tylko znajdę cokolwiek. O, ja mógłbym teraz się zająć tym psem. Bo mamy już snajperkę, co nie? Zobaczymy, jak to działa. Zobaczymy. Uzbrojenie. Celna samoróbka, pistolet. Ten ma 21, ten ma 15. Niestety obrażeń. Słabszy jest. Widać, gdzie jest plus, a gdzie minus. Na wadze jest plus, kurczę. 2,5 kg. Powtarzalna samoróbka, karabin snajperski. Waga 6. Ale celność 92, pistolet 60. Zasięg 215, pistolet 83.
Czym. O, sorki, znowu się pomyliłem. Czym jesteśmy w stanie. No. Jeszcze raz. Ile mamy tej broni? Znaczy pocisków? Nie widziałem. O, mamy dość mało. Ale zdziczały kundel przynajmniej jest ten, ale tej kurczę, w hunterze jest troszeczkę łatwiej. Tutaj tak nienaturalnie to wszystko działa. No wiadomo, to nie jest gra o podłożu snajperskim, ani tym bardziej jakimś myśliwskim, łowieckim. To po prostu wizja postnuklearnego świata, w którym musimy sobie dać radę, a to, co zafundowali nam autorzy gry, po prostu musimy brać za coś, co jest nieuniknione i musimy z tego korzystać, tego używać. Czy ten pies jest gdzieś tutaj? Ja się boję, że on znienacka mnie zaatakuje. Kurczę, tu jest sporo zwiedzania, wam powiem, a noc się zbliża, cholerka. I to mi to niepokoi troszkę. To złomowisko pooglądam. Ciekawy jestem, czy to jest miejsce, które nam zaraz się odkryje i dostaniemy za to punkty, ale później w tym kierunku pójdziemy i później do sanktuarium, ponieważ wydaje mi się, że Preston ma nam coś do powiedzenia, bo świecił się, że tak powiem, o, nawet widać, w którym kierunku oni są, gdzieś tam. Widać na dole kompas, w którym nam pokazuje, że przed nami jest nasze zadanie, czyli Mr. Preston. Jak ja włączam system Watts? A, delaytem włączam Wattsa. Okej. Czyli to za chwilę dojdzie do skutku, bo będę musiał. A nie, dobra. Nic nie będę musiał. Szybciutko przejrzymy sobie tutaj te pierdoły i chyba pójdziemy sobie się wyspać tam. Nie wiem, koło tego trupka się będzie trzeba położyć. Najprawdopodobniej. No ale tak zrobimy. No cóż mamy do zyskania bądź stracenia. O, mamy tutaj też chyba przez snajpera, coś mi się wydaje, z tego okienka ściągniętych kolesi. No i mamy nabój, pistolet skórzany, uprząż. Kapsel, nabój do strzelby, koktajl Mołotowa, dwa slimpaki, rurka, ochraniacz, skóra motocyklowa i pięknie. Spinka super, klej, śrubokręt, super. Ma teraz odpocznij. I czynimy tak pod gołym niebem? Będziemy mogli się położyć? Nawet nie wiem. Jakiś kontener tu mamy? Wojny kontenerowe? Nikt mi tutaj ich nie podkupi. Są moje w tym momencie. Wszystko na to wskazuje. Dobra, tu była beczka. Jeszcze jeden. Srebrny wisiorek. O, jeszcze jeden. Drewniana skrzynia niestety jest pusta. Wiewiórcze kęsy w jakimś pudełeczku. Wiewiórcze kęsy. No dobra, okej. Gdzieś tu wiewiórki ganiały i też się doczekały. Dokonały żywota. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. O, chyba spełniłem swoją misję co do tego miejsca. Ma teraz odpocznij. O! O 19:21. No my chyba znajdziemy jeszcze gdzieś materac, mi się wydaje, w tych domkach. Nie wierzę, że nie. O kurczę, tu był rat skorpion. O rany. Mówię wam, spotkać tego skorpiona to jest naprawdę gęsia skórka. Nie tylko gęsia skórka, tylko również włosy zjeżone na karku. Mouse 5 przeszukaj. Stanowisko kucharskie. Dobra, ale Enter stwórz. Czy jesteśmy w stanie coś zrobić? Dania główne? Krupiące wiewiórcze kęsy? O, dobra. Jeden punkt doświadczenia dostałem. Grillowany radrakan. Mamy 18 mięsa, potrzebujemy. Dobra. Świetnie, że punkty doświadczenia też za to dostajemy. 6, 3 i mamy gotowanych radrakanów trochę. Kotlety z kretoszczura.
Nie dość, że waga pewnie spada, bo tracimy dwa na rzecz jednego. To przy okazji... Kotlety z psa, o gad. Ale rozumiecie, nawet jeśli będę miał to w swoim wyposażeniu, zawsze może ktoś omlet z jaja rat skorpiona. Jajo rat skorpiona, oczyszczona woda. Punkty wytrzymałości 75, leczy wszystkie uzależnienia przy okazji. Pieczona mucha mięsna. Odporność na promieniowanie nam da. Kurczę, też nigdy w życiu nie gotowałem. No przeważnie albo to sprzedawałem. Stek z rat skorpiona. 150 punktów wytrzymałości. Wartość 65. Na pewno jest dużo bardziej warte jak mięso. I stek ze szpona śmierci. Zwinność 1. A też czasowo nam daje. Dobra. Gotujemy. 11 punktów doświadczenia. Jeszcze coś tu było. Omlet z jaja rat skorpiona. Bierzemy. Wstecz. Napoje. Nic nie możemy zrobić. Użytkowe. Nic nie możemy... Możemy? A nie, nie możemy. I zupy. Możemy? Nie. A, potrawa z wiewiórki można... A, krwawy liście jest nam potrzebny. Czyli widzimy, że do zupy nam są potrzebne również... No, to gościu sobie posiedziałeś do wieczora teraz przy kuchence. No, ale nieważne. Przynajmniej wy również wiecie, w jaki sposób to wykonać. Jeśli byście się kiedykolwiek skusili na Fallouta. No, ale ta latarka rzeczywiście świeci, bo tylko w pomieszczeniach. Ja nie wiem, czy ja chyba sobie moda ściągnę. Są mody dostępne, oczywiście ja z nich nie korzystam. Jeśli chodzi o Fallout, to jest czyściusieńka wanilia. Jedyne co, to jest oczywiście Reshade, którego używam również w Hunterze. Reshade pozwala mi na zbalansowanie kolorów, trącenie w to troszeczkę... No właśnie, nie, no właśnie, ciężko to powiedzieć. HDR, o, że tak powiem. Operowałem tu troszeczkę cieniami, operowałem troszeczkę właśnie tym klimatem tego HDR-u, żeby wiadomo. Zbyt jasne były moim zdaniem tekstury i światło, oświetlenie też źle działało. Nie wiem, czy to nie jest też wynikiem tego, że w tym momencie latarka mi działa w sposób, w jaki mi działa. Chociaż nie jestem co do tego przekonany, bo wydaje mi się, że po prostu tak działa i trzeba to po prostu naprawić jakimś modem. No bo... Aha, no ja muszę po prostu być znacznie bliżej wtedy... No ale światło powinno być moim zdaniem... To jest latarka chyba z Pip-Boya, z tego, którego właśnie przy sobie noszę jako komputerek osobisty. I być może to światło właśnie daje mi... No, tam powinien być snop światła moim zdaniem, żebym troszeczkę dalej z większej odległości mógł dostrzec cokolwiek, a nie... Zresztą tutaj też jakby to wcale nie działało. Nie podoba mi się to, poszukam moda na latarkę do Fallout. Zgódźcie się ze mną, będzie mi te noce troszeczkę łatwiej opanować. Tak, ale myślę, że jeśli bym HDR-u nie wrzucił, to wszystko było tak dziwnie oświetlone i tak jakoś nienaturalnie jasno, że mi akurat to nie podchodziło, nie? Ja wolę, kiedy to jest bardziej rzeczywiste. Nie ma Nuka-Coli? Nie ma. Ja wiem, że ja tu jak troszeczkę błądzę, ja tu mogę... W tych warunkach coś przepuścić. I czegoś nie znaleźć. Kocia miska. Dobra. Myślałem, że to jakaś... A, czy tu jesteśmy tylko tego Puławskiego śmiesznego całego? Schron Puławskiego, tak dobrze pamiętam? Pulowskiego. No. Jest tu jakoś... Świeczki? O! Meta w Konkordzie? Czy ja tu byłem? Nie przypominam sobie, czy... Chyba byłem. Już teraz nie wiem, tak naprawdę. Wygląda na to, że nie. Aparat fotograficzny. Plastikowa miska, plastikowa miska, plastikowa miska. Butelka, 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 butelka. Ślicznie.
Ale dobra, tu jest safe, średni. Lock's really strong. To zbyt skomplikowany zamek. Kurczę, jak ja nie będę mógł nic takiego otwierać? A wiadomo, że sejfy kuszą, nie? Kuszą, jakby nie było. I to okrutnie. Fartuch dostałem jakiś. O kurczę, tam jest zejście do piwnicy jakieś. Nie powiem, żebym nie miał stracha, nie? Mam stracha jak nie wiem, bo tutaj może się wszystko wydarzyć. Jest wejście do góry. Automat z papierosami, niestety. Pusty. Automat z gazy. Oj, tutaj panu. Ale rozrabiam. Butelka. Popielniczka, butelka, butelka. I butelka. Co panowie tu imprezę mieli, tak? Oj, nieładnie, oj, nieładnie. Widać tutaj pan miał dość chyba i po prostu się już z tego wszystkiego musiał położyć. No, bardzo zmęczony był, odpoczął. Odpoczął na zawsze. A pan co ma w pyszczku? Cygaro. Oj, aż się kurde. O, buteleczka z rączki wypadła. O, jak mi przykro. Nie zdążył pan nawet zapalić. Ale będziecie mieli raźniej. Radyjko wam puściłem. Cieszcie się i radujcie. Na starość oczywiście się cieszcie, radujcie. Ja te popielniczki zbieram. To wszystko jest jakaś porcelana. Kurczę, sporo łażenia tu jest, żebym ja się zaraz cholera nie zgubił, znając swoje szczęście, nie? No w lesie się prędzej odnajduję, jak w takich właśnie zakamarkach, które mam gdzieś tutaj do przełażenia, bo prędzej porywa mnie ta ciekawość taka, niż analiza otoczenia. O Jezu, jak się wystraszyłem. Maczeta? O, aż się pan przechylił. Podróżniczek? Kurczę, to jakiś narkotyk chyba, bo co w tym, coś w tym stylu. Czaszka fubika w tym, no nie mogę po prostu, no. Woda, pij! No, no fajnie, znowu trzy radiacji połknąłem. Ja niechcący to nacisnąłem. Ej, gościu, spadaj. Bo ja chciałem wziąć ten przepychacz. O, bo to jest i guma. I coś jeszcze, buteleczka. Wypas jakiś, znowu wypas. Wygodna poduszka. O, pełne piwo. Stout Quinet się nazywała. Nazywało. Jakoś w tym stylu. O, mamy tutaj coś jeszcze. Spinka i czysty garnitur w paski. Wam też puszczę radio, okej. No taka groteska troszkę, ale wiecie. Jak będzie włączone, a kiedyś się tu przypadkiem jeszcze pojawię. Chociaż ja wiem, nie pojawię się. Przeciążony jestem? Nie zwróciłem uwagi. Tak, 242. Co ja mógłbym wyrzucić? Waga 2, wartość 25. Czyli podzielić to na połowę. Na 2. To mamy około 13 za... Tu za 20. Sprężynowiec. Tu mamy 1 za 20. Ubiór trzeba wyrzucić jakiś. Bandycki napierśnik. 4 i 2. Dlaczego mi nie pokazuje, czy mam lepszy? Co ja mam na sobie? Skórę motocyklową, nie? Napierśnik skórzany. 3 i 10. 4. Waga 7. 18 wartość. A, to mi pójdzie zdecydowanie... Aha, dobra, jest oznaczenie. 3 minusy świadczą o tym, że pójdzie mi zdecydowanie na minus, jeśli chodzi o obronę energetyczną. Ale pójdzie mi jako obronę... Wybaczcie, napiłem się kabusi. Jeśli pójdzie o obronę... 2 plusy, jeśli pójdzie o obronę w sferze typowo fizycznych obrażeń. A to, co my na sobie mamy... Gdzie to jest? Skóra motocyklowa. Tutaj... Trójeczka, tam jest czwóreczka, ale 10 mamy energetycznych. Nie ma o czym mówić. 2 bandyckie napierśniki wypadają nam z rąk, bo ważą zbyt wiele. Takie klatki ważą zbyt wiele. Zwykły strój? Ważą zbyt wiele, a po prostu niewiele kosztują, nie? Nie ma sensu się z tym bawić. Tu wszędzie... Można jeszcze wejść. Znowu jest wejście, otwarcie zamków średni.
I zaraz zrobimy coś. Pudełko śniadaniowe Voltek. Ale ekstra. Udało nam się kolejne znaleźć. Nie pamiętam, czy ja grając wtedy je znalazłem. Tu jeszcze jest możliwość wejścia? No pewnie. Aha, wspólnota. Nie, ja nie chcę wychodzić. Chyba, że to jakiś balkon, bo jestem na pierwszym piętrze. Może być, że balkon. No, nie, mogłem nie mieć dojścia w inny sposób w to miejsce. Tak? No tak. Ale to nic nie wnosi. Możemy stąd jedynie tylko fiknąć koziołka. Także wchodzimy raz jeszcze. No jednak są ekrany ładowania niepotrzebnie zresztą, no ale trudno, nie? Dzisiaj komputery mają troszeczkę większą moc obliczeniową i wiele produkcji już pewnie nie stosuje takiego typu zabiegów z jakimś ekranem ładowania. No właśnie, tam jeszcze nas czeka wejście. I chyba tutaj, czy to jest wspólnota? Aha, wspólnota, czyli tu jest też wyjście. No nic, pozostaje nam odwiedzić piwnicę. Pozbierać puszki. Sflaczała piłka kickbolowa. Sflaczała piłka, dobra. Super Clay Max. Taśma klejąca skalpel, świetne rzeczy. Pusta oliwiarka i kanister z benzyną. Też niczego sobie zdobyć. Puszka, poduszka wypchana słomą. To akurat nie wiem, czy jakaś... No to chyba nie będzie ciężkie, nie? Kiedyś określenie tego naszego komentatora piłkarskiego. Nie zapomnę, bo to w kwiatkach istnieje cały czas. Komentatorskich. Że oj, nasi piłkarze... Są już bardzo zmęczeni. Nogi ciężkie jak z waty, nie? Nogi ciężkie jak z waty. Porównanie... Iście mistrzowskie. Dobra. Nic tu nie było, nie, strachy na lachy, troszeczkę się wystraszyłem, niepotrzebnie zupełnie. Wyjdziemy sobie tędy. Ponieważ weszliśmy tamtędy, to wyjdziemy sobie tędy. Zobaczymy, jak blisko jesteśmy tego. No dzisiaj mało strzelania, zresztą to nie, też nie Hunter, podobnie jak w Hunterze. Po prostu zwiedzanko. Co to jest? Piekarnia, bakery. Weszliśmy troszeczkę z... Aha, bo tu jest... No dobra. Tu jest ten cały... ten cały dom kultury, co nie? Więc my możemy sobie pójść teraz tak. I chyba tą drogą, w którym poszli nam ludzie. To my będziemy musieli się udać. Tylko czy tu jeszcze nie ma... Oj, dobra, wpartoliłem się w to miejsce, w którym zastrzeliłem szpona śmierci. Ale kurczę, patrzcie, jak jest ciemno. Oślepiają mnie po prostu światła. Ale oślepia mnie też, wam powiem, światło, które mam tutaj skierowane na mnie. Z tego... Z okna mojego, bo... Bo ja to po prostu... Przeszkadza mi to. Świeci mi w oczy i nie widzę wszystkiego doskonale. Wlazłem do jakiejś tej... To co to jest? Przytułek? Patrzcie, ja co chwilę coś odkrywam. Ja nie wiem, czy ja tu byłem. Nie mam pojęcia, czy ja tu byłem w jakimś przytułku. Metalowe wiadro. A tu? A dobra, wspólnota. Nie byłem. Kurczę, tu muszę tak naprawdę to miasto obejść, poobchodzić. Biurko puste. A może i byłem? Powiedzcie mi, kochani, może i byłem. Tylko kurczę, teraz w tej panice
Normalnie zwątpiłem w to, czy ty byłem, czy nie. Nie pamiętam, nie przypomniałem sobie, że gdzieś tak wysoko właził. Nadpalona książka. Złoty zegarek. Oj, nie było mnie tu. Z pewnością mnie tu. Oj, za dużo dźwigasz, nie możesz biegać. Sejf średni. Kurczę, kolejny sejf, no. Dobra, tak. Statystyki. Następny poziom, literka T. I mamy aż dwa te poziomy. Moi drodzy, na tym odcinku jeszcze chciałbym tego dokonać. Gdzie my mamy coś takiego jak otwieranie zamków? Tu jest jakaś kudeczka, kieszonkowiec. Twoje zręczne rączki i lepkie paluszki ułatwiają okradanie innych o 25%. No niekoniecznie. Tu jest jakaś skrzynka. Nie, towar z odzysku. Też mnie to nie interesuje za bardzo. Aha, tu mam bliżej, tu mam dalej. O, od tego. O kurde. Czy to inteligencja? Czy to percepcja, czy wytrzymałość? Siła? No powiem wam szczerze, że... A, jestem rewolwerowiec, to jest mój profit, no. Ja wiem, że ja mam sobie to wybrać, ale gdzie tu jest, kurczę, coś odnośnie lockpickowania, no? Znajomość najwyższej klasy algorytmów cyfrowego szyfrowania pozwala ci włamywanie się do średnich terminali. Wymaga inteligencji 4. Zatwierdzić wybór? Aha, mógłbym. Mogę chyba wszystkie, gdzie jest ludzik aktywny, no. Bo te nie są aktywne. Twoje zręczne paluszki pozwalają ci rozpracowywać średnie zamki. Jest. Zatwierdzić wybór? Tak. Dobra, mamy. Ślusarz, możesz otwierać trudne zamki? Co? Spróbujmy zatem. Safe. Jest. Nie. O, nie, nie. Jest. 308, 11 pocisków, 15 pocisków, przedwojenne pieniądze, zapalniczka. Ja coś tu mogę zostawić. 246 na 240 mam, jak widzicie. Waga 3, wartość 8. No nie mogę. Bandycki okrajacz na lewą nogę. Wyrzucam, wyrzucam, wyrzucam. Na lewą rękę, wyrzucam. Bandycki okrajacz na prawą nogę. Wyrzucam, wyrzucam. Na prawą rękę. Już mam 228 dzięki temu, że to wywaliłem. No i super. Safe się zapełnił. Ja też szczęśliwy. I pamiętamy, że mamy co? Że mamy jeszcze, kurde, safe. Czy ja tu powinienem wchodzić w ogóle, co? Czy ja coś tu znajdę? Chyba nic. Dobra, ja chyba sobie po prostu zeskoczę tutaj. O, nabój 38. A, właśnie o to mi chodziło. Miałem tutaj. Dobra, miałem tutaj dotrzeć. Czy ja mogłem jeszcze gdzieś wyżej wejść, czy nie? Czy to było już najwyżej, jak tylko można było? Jeszcze raz pójdę tymi schodami. O. Wspólnota, otwórz. No to wejdę na jakiś dach.
musicie być cierpliwi, tacy jak ja, bo tak jak mówię, ja jestem eksploratorem, ja nie przepuszczę niczego. No i no, snajperskie po prostu stanowisko. Chyba, że można sprawdzić, czy uda... O Jezus, to by był kaput. Że uda nam się gdzieś wskoczyć. Oczywiście szybciutko zapisuję, bo by było głupio, gdybym nagle stracił życie, nie? Aha. Tam się nie wskoczy. Dobra, już jestem na dole. Kurczę, to ciemno mnie normalnie dobija. Dobija mnie ta ciemność. Pobiegnij kawałek, bo musielibyśmy iść właśnie w tym kierunku. Bo jeśli się nie mylę, to właśnie tutaj gdzieś była. No, tutaj w tej przecznicy była ta. Tutaj, tak. A, bo tu im radyjko zostawiłem, no, no. Dobra, jesteś, jesteś. Jesteś? I teraz jak ty ustawić tą spinkę? Oj nie, oj nie. Oj, złamana. Dobrze, mam 41. Oj. Nie. Jest. Bezpiecznik, dwa koktajle Mołotowa, mentaty, mina odłamkowa, srebrny nóż i wygrzew. Opłacało się, opłacało się. Pamiętacie? My mamy jeszcze jakiś safe do otwarcia, nie? Gdzie to było? W podłodze. Ten safe był gdzieś w podłodze, tylko gdzie? Nie przypadkiem tam w tym Red Racket. I gdzieś był też u nas w sanktuarium, jeśli się nie mylę. U nas w sanktuarium był, jeśli się nie mylę. Dobra, to my idziemy do sanktuarium. Co nam się udało zwiedzić, to się udało. Nie wiem, czy wszystko, kurczę, miałem jakieś dziwne przeczucie, że... Albo to w tym pierwszym domu był też safe? No zaświeć tą latarkę. Może się po prostu przespać do rana. Pierwsza w nocy. 5:20, 6:20. Szósta dwadzieścia, wstajemy. O, tam za oknem już jest fajnie. Dobra, przynajmniej nam się udało odzyskać punkty zdrowia. Poniekąd. Dlaczego ja cały czas mam wrażenie, że... No dobra, trudno. Może gdzie indziej był ten safe. Tutaj do domu już się nie da wejść. No, pójdziemy do Red Racket, zajrzymy. Ale jeszcze na pewno był, pamiętacie, nie? W tym. Jeszcze mam drugą umiejętność do wykorzystania. I kto wie, czy średnich terminali gdzieś nie będę chciał spróbować. Albo to był gdzieś tam? W tamtej tej? Nie. Chyba nie. Srebrny widelec. Czyżby mnie tu nie było? Aha, dobra. Byłem, bo jest złamane wszystko. Tylko po prostu nie zauważyłem, że był srebrny widelec jeszcze ukryty, nie? Tyle w temacie.
Jednak sobie zaświecę. Obawiam się, że niestety nie ma tu żadnego sejfu. Wyjdź. O, dobra, myślałem, że to mogę podnieść. Schowaj broń. Idziemy do sanktuarium. Przywitać się z ekipą, która tam już moim zdaniem na pewno dawno temu dotarła. No, nie powinniśmy tak chodzić w tym mieście. Ja mogłem się przespać, nie wiem dlaczego tak uparcie tam po tej nocy chodziłem. No siema! Zdróweczko! Co, wyczekujesz na mnie? No chodź, idziemy. Hej. Hej. Over here. Move here. Here. No. I czym? Znowu jest problem. Czym, kurde, zniwelować? Head over there. Dobra. Okej, już wiem. To mnie tutaj męczy. Już się tym szybciutko zajmiemy. Dwanaście drewna. Osiem drewna. Aha, opony już nie sięgnę, tak? Gdy spełnisz te podstawowe wymagania, możesz zacząć zwiększać ogólne zadowolenie, podnosząc poziom obrony osiedla. No dobra, no ja wiem. I tak czy inaczej jest tu bardzo, bardzo brzydko wokół. Ohydnie wręcz. A ty co, ja nie widziałem cię, gdzie ty tam, skąd ty tam nadchodzisz, spacerujesz? Oj, ta fura też jest brzydka tutaj, niepotrzebnie mi tu stoi. Już ją sprzątamy. I czy tutaj to złomowisko też jesteśmy w stanie posprzątać? Ależ oczywiście. I całość, no i pięknie. I tutaj, cudownie. Tam jest jeszcze tego bardzo dużo. Badziewia i zaraz pójdziemy jeszcze podyskutować chwilkę z misterem Prestonem. Tego tu zostawiam, bo jest zachowany w świetnym stanie, dosyć jest. Więc ja sobie go na 100% tutaj zostawiam. Będzie, tak powiem, taką wizytówką tego miejsca. No, co nie burek? Raz. Raz. Jest tu tego jeszcze dość. Ale okej, ja sobie z tym poradzę. Oczywiście poza odcinkiem. Tutaj wszystko też ładnie poukładam, posprzątam. Jeśli znajdzie się coś ciekawego, to na pewno dogram jakiś kawałeczek filmiku. Będę starał się to robić tak, żeby niczego nie pominąć, co nie? Tylko Prestona musimy jeszcze spotkać. Widzę, że chyba 34 metry mamy do gościa. 26 metrów. O, jest. Wędruje sobie tutaj i on ma nam coś do powiedzenia i może sobie jeszcze przez chwilkę z nim podyskutujemy, po czym zakończymy nagrywanie odcinka. Dobrze, cię znów widzieć. Miałem nadzieję, że się pojawisz. Moglibyśmy się tu osiedlić, stworzyć sobie nowy dom. Co ty o tym sądzisz? Tu był mój dom, mu powiem. Tak, dobrze się tu mieszkało, jeszcze przed wojną. O czym ty mówisz? Przed jaką wojną? Twierdzisz, że... A no właśnie. On nie wie o tym, że ja wyszedłem z krypty. Ha, ha, ha. No Preston, to będziesz miał presę 200 lat temu. Moje życie tutaj to było ponad 200 lat temu. Zamrożono mnie czy coś takiego. Dopiero od niedawna jestem z powrotem wśród żywych, że tak to ujmę.
O, rzecz ty, jak jeden z tych starych przedwojennych guli. Mówisz, że cię zamrozili? Przeżył ktoś poza tobą? Mały chłopiec. Być otwartym dla tego Prestona? Mój syn. Ktoś go zabrał, kiedy siedzieliśmy jeszcze w kapsułach. Szukam go. Cholera, przykro mi. Mam nadzieję, że go znajdziesz. Daj znać, jeśli mogę ci w jakiś sposób pomóc. Tak czy inaczej, cieszę się, że tu jesteś. I mam nadzieję, że się nie obrazisz, że znów cię o coś poproszę. Dotarła do mnie prośba o pomoc z pobliskiej osady. Mieszkańcy wciąż mają nadzieję, że Minutemeni istnieją i czuwają. Jedyną drogą do odbudowy Minutemenów jest pokazanie ludziom, że wciąż mogą na nas liczyć w potrzebie. Problem w tym, że mam tu pełne ręce roboty. Jak myślisz, możesz pójść pomóc tej osadzie? Jakiej pomocy potrzebują? Chyba standard, bandyci. Ale żeby poznać szczegóły, musisz porozmawiać z mieszkańcami. Z przyjemnością pomogę. Fantastycznie. Minutemenom przydałoby się więcej ludzi takich jak ty. A swoją drogą, jeśli chcesz tu w ogóle trochę pomóc, porozmawiaj ze Sturgesem. Na pewno przyda mu się każda para rąk do pomocy. A ty co? Dostałem zadanie jakieś kolejne. Porozmawiaj ze Sturgesem. Zrobić to jeszcze teraz? Chcecie? Czy nie? Czy ze Sturgesem będziemy rozmawiać później? Może i będziemy rozmawiać później, w następnym odcinku, moi kochani. Ja was będę powolutku żegnał. Tutaj nam pan Minuteman. Siema! Siema Murphy. Murphy to jest chyba, jeśli dobrze pamiętam. Że no, zapracowany jest. Ja widzę, że on sobie tutaj kuźwa spacerki odstawia jakieś. Pan kolega. I on broni sanktuarium? No dobra, patroluje okolice, no ale... No to on jest Minutemanem, a nie ja przecież, nie? On powinien iść tam do tych ludzi i im pomóc, no. Wiecie co, ja mam ochotę nagrać kolejny odcinek i chyba zaraz poświęcę jeszcze 45 kolejnych minut na to, żeby tam sobie pójść. Piłka kickbolowa? Świetny, bawisz się, co? Nie będę ci jej zabierał. A tutaj pani coś nam już kombinuje. Dobra, my tutaj będziemy pewnie mieli do rozmowy sporo. Tu jest Sturges, ale my za zadanie weźmiemy sobie najpierw pójście do tamtej wioski i sprawdzenie, co tam się dzieje, nie? Trzymajcie się, moi drodzy.